No to co teraz robimy? Bo ja nie mam żadnego pomysłu i mam jakiegoś doła. Bardzo chciałem uniknąć popełniania jakiegokolwiek zła, Sunflower, ale po tym co się stało, musimy zrobić już tylko jedną rzecz. O czym mówisz, Piszuter? No właśnie, jesteśmy już mocno zdenerwowani. Musimy chyba chwilę ochłonąć, żeby zacząć tak poważniej myśleć. Komputer pokładowy, namierz lokalizację wiewiórki. Dlaczego nam jest to teraz potrzebne? Sunflower, wydaje mi się, że teraz to już będzie tylko zemsta na wiewiórce i nic poza tym. Zrobiła co zrobiła, ale nie możemy nikogo zabijać. Piszuter. Lokalizacja namierzona. Dane wprowadzone do systemu. Nie mam zamiaru nikogo zabijać. Najpierw porządnie nastraszyć, a potem gdzieś przywiązać do drzewa i zostawić na wieki. Nic lepszego nie wymyślę, tak żeby ręcznie kogoś nie zabijać. A ty, Sunflower, będziesz bardzo ważna w tym całym planie. Skoro nie będziemy nikogo zabijać, to wchodzę w to. Ocelot, Pikachu, udajcie się do szałasu, jest niedaleko stąd. Będziecie tam bezpieczni. Jesteście zbyt młodzi na takie misje. A my, Sunflower, ruszamy. Szalone pomysły. Sedno Piszutera. Hej, spójrz, czy to nie są... To oni! Już myślałem, że po nich! Pokażemy wiewiórce, na co stać weteranów tej serii. Hej, to przecież... Ocelot i Pikachu! Rzeczywiście! Skąd wy się tu wzięliście? Myśleliśmy, że już po was! A my myśleliśmy, że już właśnie po was! No dobra, ale... Sunflower, Piszuter, gdzie oni są? A no właśnie, bo nie przekazaliśmy wam złych wieści. Primal P... On... odszedł. Co to znaczy odszedł? Co masz na myśli przez odszedł? Kto sprawił, że on poległ? Wiewiórka. O, aż się we mnie zagotowało. Zaraz z ziemniaka zrobię się gorącym ziemniakiem. Jak mnie wkurza ta ruda małpa. Z dobrych wieści Sunflower i Piszuter polecieli się na niej zemścić. No to niedobrze. Nie powinniśmy się teraz rozdzielać. Musimy przemyśleć jakiś konkretny atak na Gnomusa, tym razem skuteczny. Przepraszam, że się wtrącę, ale czy ktoś z was zwrócił uwagę, że... Już przestało się zrobić ciemno, w sensie jakby jest jaśniej? Czyli Gnomus ciągle nie ma pełnej kontroli nad światem. Mamy jeszcze szansę. Mieć szansę to można mieć zawsze, ale wykorzystać ją najlepiej jak się tylko potrafi i to jeszcze ostatnią, to mało możliwe. Może przeczekajmy tu trochę, w końcu... I tak będzie się ciągle pogarszać, czy będziemy coś robić, czy nie będziemy. A zebrać trochę sił na kontratak zawsze trzeba. Jak Sunflower i Piszuter rozwalą wiewiórkę, to przylecą tu. Chyba. Wtedy będziemy mogli myśleć. Lepszego planu już nie wymyślimy, więc możemy tu zaczekać. Albo i nie możemy. Kończy nam się czas! Jak to kończy nam się czas? O-o. Przeczuwałem, że mogą się tu ukrywać. Och, mój panie, twoja genialna intuicja poprowadziła nas do zwycięstwa. Już nic nas nie zatrzyma. Czas na ostatnią egzekucję. Ocelot, Pikachu, nie mam wyboru. Ha. Hej, ale co ty robisz? Chcemy wam pomóc. Jesteście zbyt młodzi. A teraz uciekajcie stąd już. No ale co będzie z wami? O nas się nie martw, jakoś sobie poradzimy, a jeśli nie, przekażcie Sunflower i Piszuter, że byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. A teraz jazda! No nie. Szkoda, że scenarzyści zapomnieli dodać do tej fabuły plant foodów, byłoby łatwiej. Przyśni ci się plant food w życiu pogrobowym. Poddajcie się, nie macie ze mną najmniejszych szans. Zawsze są jakieś szanse. A zresztą w życiu chodzi o coś więcej. Nie. Każdy uczeń nieustraszonego to mówi.
Panie! Gnomy do ataku! Marigold to nigdy nie była dobra w walce. Gorąco. Odciążę cię trochę, Marigold. Zatańczymy? Dzięki. Dosyć tych żartów. Z tym ważniakiem to już sobie nie poradzimy. Nie mogę już dłużej patrzeć na to wszystko, co zrobił Gnomus, Wiewiórka i oni wszyscy. Dosyć tego. Też mieliście uciekać jak najdalej stąd. Może Gnomus jest dobry w walce, ale z kotem żadna prędkość się nie równa. Tylko tobie pogratulować. Właśnie podpisałeś swój wyrok śmierci. Ocelot! Ani kroku, bo zginiecie wszyscy. Wiesz, niezależny gatunek, co? Ale w głębi serca część ciebie chce zrozumieć te żałosne zielone istoty. Być jednym z nich. To twoja słabość, która uniemożliwi ci jakiekolwiek zwycięstwa w tej walce. Czas już zaakceptować swe przeznaczenie. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Ocelot! Nie! Tak kończą wszyscy, którzy mi się sprzeciwiają. Poddajecie się, czy nie? No to... Klops. Ja! Kto to? Zero litości dla takich jak ty! Gnomy, musimy pomóc Gnomusowi! Nieważne ile ataków mi zadacie. Ile zużyjecie swych umiejętności i starań, nie jesteście w stanie mnie pokonać. A zresztą, to wszystko na co was stać? Dzierżycie ten szałas już od tak długiego czasu i nie umiecie go nawet obronić. Swojego bastionu, swojej nadziei. Czemu ten szałas daje wam nadzieję? Został zbudowany przez osoby powiązane ze złotym czarodziejem, a on zawsze przegrywa i to, co buduje, jest nietrwałe, tak jak porządek na tym świecie. Ale mój porządek będzie już trwały na wieki. Ty ledwo żyjesz po wyładowaniu mnie swoją mocą, a ja już zdążyłem się zregenerować. Pikachu! Gold Magnet, Snoopy, Firepea, Glover, Walnut, bronicie szałasu. Musimy się jakoś obronić, musimy wytrzymać do czasu przybycia wsparcia. Zrozumiano. Może wreszcie pokażecie mi, dlaczego zawsze wygrywacie. Może pokażecie mi coś więcej niż te żałosne próby powstrzymania mnie. Idealna okazja do zemsty. No, Sunflower, kogo zgubiłaś? Wreszcie będziemy mogli dokończyć nasze porachunki. Co jest, zapomniałaś języka w buzi? Nie, o czym ty mówisz? Wreszcie nadeszła chwila, w której wyeliminuję moją odwieczną konkurencję i Piszuter wreszcie będzie mój. Tak ci się tylko wydaje. No proszę, cóż za pewność siebie, to do ciebie niepodobne. A do kogo jest to bardziej podobne? No cóż, Sunflower, czas na twoje ostatnie słowo. Twój czas pośród żywych dobiegł końca. Jak mawia moje motto,
małymi krokami do celu. Spokojnie, Sunflower. Nie panikuj, wszystko idzie zgodnie z planem. Niemiło było cię poznać. Doprawdy? Co jest? Naprawdę masz nas za takich głupców, że wystawimy ci się tak o? Nic o nas jednak nie wiesz, wiewiórka. Wstyd. I co? Myślicie, że zostawiacie na mnie jakąś niby pułapkę i się wystraszę? Och, please. Lepiej można było to zrobić. W takim razie czas na puentę. Piszuter, co ty robisz? Odpłacę ci się za wszystko, co nam zrobiłaś. Piszuter, nie wiesz, co robisz. Doskonale wiem. Twój czas pośród żywych może właśnie dobiegł końca, co? Całe życie jeszcze przede mną, Piszuter. Mieliśmy być przecież razem. Co ty wyprawiasz? Kiedy niby powiedziałem, że mielibyśmy być razem? Nigdy w życiu. Nie martw się, czasami będziemy cię odwiedzać na cmentarzu. Proszę, przestań. Piszuter, wystarczy, dość. Nasz plan już się powiódł. Piszuter, puść, już wystarczy. Zabiłaś Primala. Zniszczyłaś świat. I wiele innych złych rzeczy, które zrobiłaś. Może jeszcze jest coś, o czym nie wiemy, a co zrobiłaś, co? Proszę cię, Piszuter, to nie jest śmieszne. Piszuter, odpuść już. Koniec z tymi żartami. Gnomus jest naszym celem, a nie ta ruda wiedźma. Robię to tylko ze względu na ciebie, bo ja bym ją wrzucił w tą przepaść. Jak mogłeś mi to zrobić, Piszuter? Po tylu latach. Przecież ja nie robię niczego złego. Robię wszystko po to, żebyśmy byli szczęśliwi. Jesteś urojona. Nigdy nie miałem zamiaru z tobą być. A ty tylko to udowodniłaś. O nie, nie pozwolę ci, Piszuter, żebyś stanął na przeszkodzie pomiędzy nami. Co ty robisz? To, co od zawsze trzeba było. Wiewiórka, co ty... Co myśmy narobili? Sunflower, wszystko w porządku? Nic ci nie jest? Mnie nie. Jasna cholera. Wiewiórka? Wiewiórka, powiedz coś. Cokolwiek, możesz mnie nawet obrazić. Tylko nie odchodź. Wiewiórka, proszę cię. Przegadamy całą tę sprawę, znajdziemy jakieś porozumienie. Sunflower, słyszysz ten alarm? Dużo niebezpiecznych obiektów jest w okolicy szałasu. A posłaliśmy tam Pikachu i Ocelota, musimy wracać. Ale co z nią? Na własne życzenie to dostała, nie mamy teraz na nią czasu. Jeśli umarła, to i tak już nic nie zrobimy. A jeśli żyje, to zaraz umrze. Wiewiórka, proszę cię, wstań.